ale spokojnie to się pozwala sobie oglądać. W międzyczasie będą się pojawiały nieruchomości na powierzchni wody, także warto rozglądać się dookoła. Sami zobaczycie, się przeprowadzi jedna boczka, która wynurzy się 10-15 metrów górki. Wywoła u was więcej emocji niż te 100-150 leżących na wyspie. Sami się tam przeprowadzi. W międzyczasie, słuchajcie, będziemy sobie opowiadać, także za chwilkę startujemy i działamy. Na tą stronę będziemy płynąć mniej więcej w linii prostej, z delikatnymi zakrętami. Wracając, zobaczymy rezerwat Mega Łacha i na koniec zrobimy sobie parę dosyć ostrych kółeczek. Siła się to na łodzi będzie działała. Damy wam sygnał, żeby się troszeczkę mocniej trzymać. I tutaj sobie parę razy poślimujemy. Jak głęboka ta wyspa jest? W tej chwili, słuchajcie, tutaj mamy około 2-3 metra. Na środku myślę jest około 65-60 km na godzinę. Na tą stronę, jak będziemy płynąć, za chwilę poczujemy morską bryzę dzienną. Chłodny wiatr wiejący od morza, ahoj przygodo! Tam się już sam. Gorąco mu było, to można śmiało w momencie, kiedy powoli próbamy zdjąć się jakiś tam, gdzie odbierzcie. Dobrze. Ja was puszczam, leczycie sobie z kąpem, gdzieś do brzegi, odbierzemy. Na rowerami dojedziemy, dopłyniemy, przejdziemy do stanu. Tak? Dobra, okay. Rzucam sumę. Kasowałem ludzi, przekazałem kamizelki, ale starczy. Jak ta stacja będzie można pogadać? Thank you.
Dobrze, drodzy Państwo, wypłynęliśmy z ujścia Wisły, znajdujemy się na Morzu Bałtyckim. Na ujściu Wisły mieliśmy koło tutaj przy końcu 8 metrów głębokości, wypłynęliśmy na morze. Jak myślicie, ile wody jest pod nami teraz? 20. 20 metrów? Więcej, mniej? Nie wiadomo. Słuchajcie, w tej chwili mamy, no myślę, około 2 metrów. Ja mówię 60 centymetrów. Słuchajcie, teraz mamy, myślę, około, nie wiem, 1,5-2 metra, za chwilę podpłyniemy trochę bliżej, będzie, słuchajcie, zdecydowanie płycej, około metra głębokości. Ten teren tutaj przy ujściu Wisły cały jest wysłany mieliznami, płyciznami i tym podobnymi rzeczami. Dlaczego tak się dzieje, słuchajcie? Wisełka niesie ze sobą z całej Polski piasek i różne inne rzeczy i wyrzuca dokładnie w tym miejscu. Rocznie około 1,5 miliona metrów sześciennych z piachu w tym miejscu wyrzuca. Dlatego ten cały piach się tutaj odkłada, prąd rzeki, prądy tutaj morskie, sztormowania powodują, że tworzą się różnego rodzaju mielizny, wyspy, łachy i tym podobne rzeczy. Foczki, słuchajcie, poprzednio są na wyspie, będą pojawiały się, jak już zauważyliście, na powierzchni wody. Taka jedna foczka na powierzchni wody wywiera więcej emocji niż te 200 leżących na wyspie. Także warto się rozglądać dookoła, może pojawią się troszeczkę bliżej. Rejs wcześniej mieliśmy sytuację, gdzie foczka wyskoczyła za rybą i faktycznie było widać, jak ryba jest w powietrzu i leci za nią foka. Pierwszy raz, szczerze mówiąc, widziałem. Od zeszłego sezonu byłem. Przed nami, słuchajcie, focza wyspa. Około 200 foczek w tej chwili na niej leży, tak? My tutaj widzimy tylko tą pierwszą linię, natomiast w głębi wyspy też ta foczka sobie leży, także my tak sobie mniej więcej szacunkowo dzielimy odcinkami, ile może być na danej szerokości wyspy i mnożymy to sobie, więc myślę, że około 200 naprawdę w tej chwili tutaj leży. My możemy się poruszać tylko z tej strony wyspy, słuchajcie, w prawo, lewo, wszystko jest mielizną. Nie przepłynęlibyśmy się, nie przebili na drugą stronę mielizny. Żeby wypłynąć, musielibyśmy popłynąć w stronę tamtego znaku, takiego biało-czerwonego, jest to boja nawigacyjna, oznaczająca bezpieczną wodę, czyli informacja dla żeglarzy, że od ujścia Wisły w tamtą stronę możemy bezpiecznie się poruszać bez zagrożenia, że napotkamy na jakieś niebezpieczeństwo nawigacyjne. Słuchajcie, na bałtyku drzewa są do połowy, natomiast te 400 metrów mamy. Bez fog to by był taki piach, jak tutaj na lewej. Tak? Tak. To jest dokładnie to samo, tylko że tutaj leży foka. Słuchajcie, w zeszłym roku chyba około 600 sztuk raz naliczyliśmy. Znaczy jak szacunkowo, tak oczywiście, bo nie jesteśmy w stanie w głąb jakby wyspy zajrzeć, chyba żeby dronem nadlecieć. No ale było ich multum. Zresztą teraz też, zobaczcie, prawie ta jedna łacha jest zapełniona fokami. Czarne ptactwo, które tam siedzi, to jest kormoran. Na tej w ogóle po lewej stronie. Widzicie, jest jedna, druga, one są już połączone. Już jest trzech. Dopłynęliśmy, słuchajcie, do rezerwatu Mewia Łacha. Tutaj ten maszt, to jest ten maszt, na który jest ta kamerka, o której wam mówiłem. Ląd, który tutaj widzimy, jest to taki główny punkt jakby tego rezerwatu. Nie jest to stały ląd, jest to półwysep, słuchajcie, tak? Powstał w wyniku tego, że najpierw celem tego, żeby te ptactwo się tutaj rozmnażało, było nasypanie wyspy, no i ta wyspa zaczęła się samoczynnie rozciągać w formę półwyspu, który idzie w kierunku plaży w Mikoszewie. Co roku jest dłuższy, w związku z czym za jakiś czas z pewnością połączy się z plażą w Mikoszewie. Ta zatoka tutaj po prawej stronie, która jest słonowodna, stanie się akwarium zamkniętym jeziorem, które nie wolno przekraczać. Generalnie już za ten szlaban, który widzimy wcześniej, też nie powinno się przechodzić, aczkolwiek ludzie, mimo że jest szlaban, przekraczają go i dochodzą tutaj. Przekroczenie tego w 100% grozi mandatem. Główne, wiadomo, to będzie mewa, łabądek, kormoran, kaczka, biegusek, taki mały ptaszek, który non stop biega, on mało co lata. Nie wiem w ogóle, czy potrafi latać, ale cały czas jest w ruchu i biega. Tego ptactwa jest powoli coraz więcej, niemniej jednak dopiero w sezonie letnim będzie jego pełna ilość.
Wówczas ten ląd jest cały wyłożony tutaj ptactwem. W momencie, kiedy przeleci tędy dron, samolot lub też bielik, ptactwo podrywa się do góry, lata takimi wielkimi kręgami. Niesamowity widok, szczególnie przy takim słońcu, naprawdę niesamowicie to wygląda. Bielik też, słuchajcie, sobie tutaj lubi przylatywać, siada na tych konarach, które tutaj widzimy, i też w tym rejonie.